Książę Harry i jego żona, Meghan Markle, niedawno doświadczyli gorącego powitania podczas swojej wizyty w Nigerii, co stanowiło wyraźny kontrast do chłodnego przyjęcia, jakie spotkało księcia w Londynie. Nieudane próby spotkania z ojcem zmusiły Harry'ego do opuszczenia stolicy Wielkiej Brytanii i wraz z Meghan udał się do Nigerii, gdzie para królewska została przyjęta z dużym entuzjazmem. W Nigerii książęca para była witana przez wiwatujące tłumy, a także transparenty z napisem w 43% Nigeryjka, co nawiązywało do pochodzenia Meghan, które wcześniej wywołało wiele spekulacji. Okazało się, że jej korzenie, według przeprowadzonych testów DNA, w 43% sięgają tego afrykańskiego kraju, co wzbudziło dumę i radość wśród mieszkańców. Ciekawy zwrot akcji wprowadziła rozmowa z mieszkanką Londynu pochodzącą z Nigerii, cytowana przez Daily Mail, która żartobliwie zauważyła, że zgodnie z nigeryjską tradycją posagu, Harry jest winien Nigerii spore pieniądze, biorąc pod uwagę lokalne zwyczaje i fakt, iż Meghan jest postrzegana jako część ich społeczności. Mieszkańcy Nigerii, rozmawiając z brytyjskim tabloidem, wyrazili swoją dumę z Meghan i zaznaczali, że od dawna mieli przeczucia co do jej pochodzenia. Wiedziałem, zanim to ogłosiła, komentował jeden z nich, dając do zrozumienia, że wielu Nigeryjczyków czuło instynktowną więź z Meghan nawet przed ujawnieniem jej genetycznego dziedzictwa. Po trudnych doświadczeniach w Londynie, gdzie książę Harry nie znalazł wsparcia ze strony swojego ojca, który nie mógł znaleźć nawet 5 minut na spotkanie, książęca para zdecydowała się na zmianę scenerii i wyruszyła do Nigerii. Była to wizyta pełna ciepła i entuzjazmu, podczas której Meghan Markle została przyjęta z otwartymi ramionami, co podkreśliły transparenty określające ją jako w 43% Nigeryjka. Ta gorąca gościnność kontrastowała z chłodnym przyjęciem w Wielkiej Brytanii, co tylko podkreślało różnice w postrzeganiu pary na różnych kontynentach. W Wielkiej Brytanii reakcje na podróż pary królewskiej były mieszane. Krytycy, w tym byli ochroniarze królewscy, wyrażali zdziwienie, że para, która tak często deklaruje potrzebę prywatności, teraz tak chętnie eksponuje się w mediach. Pojawiły się także opinie, sugerujące, że Meghan i Harry mogą próbować przejąć niektóre z międzynarodowych obowiązków księcia i księżnej Walii, zwłaszcza w obliczu niedawnego wycofania się księżnej Kate z życia publicznego ze względów zdrowotnych. Tymczasem w Nigerii, Harry aktywnie uczestniczył w lokalnych wydarzeniach, w tym w meczu siatkówki. Jego sportowy strój, składający się z czarnej koszulki polo, dżinsów i jasnobrązowych butów, a także entuzjastyczne zaangażowanie w grę, zwracały uwagę obserwatorów. Meghan, wspierająca męża z trybun, ubrana była w elegancką sukienkę od Joanny Ortiz, której wartość oszacowano na 11 375 zł. Jej obecność na trybunach, gdzie była otoczona przez podekscytowanych fanów, przypominała sceny z życia gwiazdy rocka, co zauważył również Harry, nieustannie czujnie obserwujący żonę, mimo obecności licznych ochroniarzy.